odrywają drzewa. Cześć, Jerwin. Cześć. Cześć, witajcie. Chciałem wam w dzisiejszym odcinku z cyklu Polecany Warsztat, rekomendowany przez firmę KME, przedstawić Erwina Zacharzewskiego i jego żonę Anię. Choć firma ta nazywa się Adga Zwalczak i znajduje się w Głogowie, niedaleko Zielonej Góry, Leszna, Lubina. To są te rejony dolnośląskie. A Erwin jest niepospolitym gazownikiem, nawet... Długo by o nim opowiadać, ale zapowiem Cię, Erwin, w tą stronę. Na początek motocross, bo Głogów to ośrodek motocrossu. Tu nasiąknąłeś pasją do motoryzacji. Dzisiaj masz warsztat. Wszystko, co tutaj jest za nami, łącznie ze stacją gazową, to jest Twoje. I z żoną to prowadzicie. Z tego, co od Ani, twojej żony, słyszałem, to jej mama i tata również całe życie razem, czyli jakby ciągniecie ten temat od pokoleń. Więc cóż, no oddam ci głos. Opowiedz tak pokrótce o swoich samochodach. Może odsłońmy BMW-kę. Chodź do mnie. Zacznijmy od tej pierwszej, najciekawszej BMW-ki. Według mnie obydwie są ciekawe, ale pierwsza, jest to E30, E30 z 86 roku i dodatkowo fajny ma silnik włożony, silnik ma 2JZ z Toyoty. Pierwotnie była dwulitrowa, tak, a teraz w chwili obecnej jest 3 litry na dwóch turbach, 350 koni, 500 newtonów z hamowni, także ciekawie. Musimy się tu sprężyć, bo więcej pogadamy w biurze. Następną, 635 CSI. To jest 635 CSI z 84 roku. Ten akurat starałem się zachować totalnie w oryginale. To jest 3,5 litrowy, 211-konny. Taki na bardzo ładnym M-techniku jeszcze wtedy. Czyli bardzo... piękny youngtimer. Dokładnie tak. Tutaj przygotowałeś to, co ostatnimi czasy najlepiej ci się udaje, czyli instalacja, elektronika KME i TFSI 2.0. Bardzo dużo konny silnik w Seacie. Kilka słów o nim. To jest Leon Cupra. Jeszcze Seat, nie jest to Cupra, tylko to jest Seat Leon Cupra z 20 roku. Klient deklaruje, że ma 350 koni. No i mamy tu zamontowaną instalację KME, oczywiście Directa. I ciśnie ostro po niemieckich autostradach. I ciśnie dokładnie, jak sam właściciel się chwalił, fajnie jedzie. Po naszej, teraz muszę tak stanąć, po naszej prawej stronie Toyota Corolla hybrydowa, twoje rodzinne auto. W życiu się nie spodziewałeś, że kiedyś będziesz jeździł tego typu samochodem. Co w nim jest takiego ciekawego? Ten samochód rozwalił mi wszystkie systemy, z racji tego, że zawsze miałem jakiś dziwny samochód. Z tylnym napędem. Nie tylko z tylnym, i czteronapędowy, ale zawsze było V8 pod maską. I ten po prostu, po tam wielu jakichś tam testach, próbach, dałem się namówić na ten samochód i po prostu rozwala mi cały system. Jest, według mnie, nie ma bardziej ekonomicznego samochodu do użytkowania w mieście, a najczęściej się poruszamy w mieście wokół tutaj, w obrębie 20 km. Dlatego też żeśmy stwierdzili, że taki samochód kupimy i oczywiście zagazujemy. No to cóż, może wejdziemy do biura do Ani, tam pogoda nam wyjątkowo nie sprzyja i porozmawiamy, dosłownie kilka minut poświęcimy waszej działalności warsztatowej, bo montujecie, nie boicie się wyzwań, montujesz we wszystkim gaz, co tylko się porusza, można powiedzieć. Staramy się. Z dobrym skutkiem, także chodź, idziemy do warsztatu i będziemy kontynuować jakże miłą rozmowę. Jesteśmy u Erwina w biurze, a tutaj jest Ania. Cześć, witam Was serdecznie. Jestem żoną męża mojego. Razem prowadzimy warsztat samochodowy, który montuje profesjonalne instalacje LPG do samochodów. No i Ania, od samego początku, wiążąc się z tym oto obecnym Erwinem Zacharzewskim, wiedziała, na co się pisze, ponieważ jak się poznaliście, to on już dobrze upalał motocyklem.
Niestety. Albo stety. Erwin, nad nami puchary, to zapewne nie są wszystkie twoje puchary. Opowiedz może o takich swoich najmilej wspomnianych momentach w karierze. No. Wiesz, co mam na myśli? Na przykład pierwszy twój raz, jak w pierwszym zakręcie dokładnie. Byłeś pierwszy. Dokładnie. Jak w motocrossie zaczynałem, oczywiście no, nie było lekko na początku, ale z biegiem czasu coraz lepiej i w pamięci mam ten pierwszy start, kiedy po starcie w pierwszy zakręt wszedłem pierwszy, w drugi zakręt pierwszy, dopiero inni szybsi zawodnicy mnie wyprzedzili. No to tutaj, jak rozmawialiśmy, wspominałem, no w drugim wyścigu zostałem na startowniku. Dlatego to są takie, no mówię, niezapomniane wrażenia, gdzie... No, ile na pewno... miałeś lat wtedy? To było gdzieś 2002 rok. Tak, to był 2002 rok. Czyli to już było mniej więcej, też wtedy zacząłeś montować instalacje. A nie, no instalacje KME, tak. Instalacje KME montujemy od 14 lat, tak mniej więcej. Tak, z tego co pamiętam, to już 14 lat. A powiedz, w motocrossie spędziłeś kilka sezonów, głównie na KTM-ach. Tak. To tak. Twoja ulubiona marka. Tak. Wybrałeś KTM-a. Wiesz, co mi przychodzi na myśl? Takie coś, bo wybrałeś KME z jakichś powodów, podobnie z doświadczeń sportowych wybrałeś KTM-a. W jaki sposób można tak to powiązać, bo KTM-em jeździłem dlatego, że no, w Polsce jeszcze nie były motocykle zagraniczne, że tak powiem, serwisów, nie było tak jak jest w chwili obecnej i mieszkając blisko Niemiec, miałem bardzo blisko serwis, nie miałem problemu z częściami, a z firmą KMF współpracować zacząłem dlatego, że kiedyś montowałem włoskie systemy i był problem z serwisem pogwarancyjnym, a zacząłem montować polski system z tego tytułu, że tu miałem po prostu zagwarantowane, że nie będę miał problemu tak jakby z serwisem pogwarancyjnym, bo w gwarancji każdy producent obiecuje wszystko, a po gwarancji jest różnie. Ciągnąc dalej tą historię, to z tego, co mi opowiadałeś, to była taka sytuacja, że no w krosie jednak sport... Zapaszę się. No to tutaj, jeśli chodzi o motocross, to sport urazowy, odniosłeś tam kilka kontuzji. I przeniosłeś się, no bo twoich dwóch braci, jeden starszy, jeden młodszy, no głównie chyba chodzi o... Ale młodszy też jeździł w supermoto? Nie, starszy jeździł. Starszy cię pociągnął na supermoto. Tak. Zmieniłeś opony. Tak. I no było supermoto. I było supermoto. W supermoto startowałem jeden sezon. W Pucharze Polskim na dwie rundy do końca byłem drugi. No i niestety przyszła kontuzja i wtedy stwierdziłem, że no sportem kontuzyjnym muszę zakończyć, żeby być cały na starość. I motorem drogowym, czy tym supermoto pojechałeś sobie tutaj do Poznania obejrzeć zawody? A to z motocyklem drogowym pojechałem. Drift zawsze mnie pasjonował, zawsze mi się to podobało. I pojechałem motocyklem drogowym dokładnie na drift. I stwierdziłem, że w przyszłym sezonie biorę się za drift. No i tak poszło znowu z driftem. Ale co było najlepsze, co Erwin powiedział? Mówi, jak driftowałem, to było bardzo dużo opon potrzebne. To otworzyłem oprócz gazu serwis wulkanizacji, żeby mieć wszystko na miejscu. No dokładnie, dokładnie tak było. A powiedz, Aniu, bo do ciebie mam pytanie. Jak ty wspominasz te czasy? Kiedy się o Erwina najmniej bałaś? Czy właśnie, jak na to patrzyła? Tak, właśnie wtedy, kiedy driftował cztery koła. Dla mnie to zawsze cztery koła, a nie dwa. Mniejsze nerwy, mniejszy stres. Miałam wrażenie, że jest bezpieczniejszy. W aucie była klatka. No, na motocyklu był tak naprawdę odsłonięty cały, wystawiony na zagrożenia z każdej strony. No to tu warto też powiedzieć punkt zwrotny w Erwina życiu, czołowe zderzenie motocyklem z samochodem. No tak, to było na szczęście naprawdę, fajnie się skończyło, jestem tu z wami. Niebiański lot zaliczyłeś? No tak, krótko mówiąc, pstryczek w nos był, nie chciałbym drugiego. I to zmieniło twój światopogląd życiowy. Na pewno. Bo nie żyjemy dla siebie, żyjemy dla naszych najbliższych przede wszystkim.
Ale no, niemniej jednak zdobyłeś olbrzymie doświadczenia w tych sportach i na pewno jestem w 100% przekonany, że te doświadczenia ze sportu, bo sport to jest permanentne samodoskonalenie się, to właśnie Ci przydaje się w prowadzeniu warsztatu autogazowego, bo się wyspecjalizowałeś bardzo mocno w tej dziedzinie. No staramy się praktycznie, no robimy tylko to, tak? Robimy tylko instalacje gazowe, zajmujemy się też szczątkowo klimatyzacją, ale no nasz, można powiedzieć, 80% to są tylko instalacje gazowe w samochodach. No i staramy się, żeby każdy klient wyjechał uśmiechnięty. To nam najbardziej zależy. Powiedz mi, Erwin, jeszcze, bo ja to wiem, ale widzom jesteśmy to winni. Co takiego jest w tych sterownikach, bo głównie chodzi o elektronikę KME, bo współczesne samochody to no już tu bez laptopa, bez elektroniki nie zrobi nikt nic przy tym samochodzie. Bo ja powiem, o co chodzi, słuchajcie. Dostałem pod ostatnim z filmów, który opublikowałem o Peugeotie GTI, będzie ich większa seria. No, oglądałeś też, bo też subskrybujesz, bo tworzymy coraz fajniejszą taką społeczność. I padło pytanie, dlaczego instalacja gazowa do wtrysku bezpośredniego jest droższa niż ta do wtrysku pośredniego? No mi się wydaje z racji całej tej całego działu badań i rozwoju. No nie oszukujmy się, że to nie jest tak, że sobie weźmiemy samochód i go zrobimy. Tylko po prostu no, trzeba nad takim samochodem pracować. Zwróciliśmy uwagę na to, że firma KME zainwestowała w bardzo dużo w nowe samochody i swoje, gdzie mogli naprawdę na pewno przetestować, sprawdzić wiele rozwiązań, wiele przypadków, bo to też tak można powiedzieć. I działamy w tym cały czas. Słuchajcie, ja powiem tak w najprostszy sposób. Na płytce, która znajduje się w sterowniku do wtrysku pośredniego, jest przykładowo 300 elementów. Na płytce do sterownika do wtrysku bezpośredniego jest tych elementów 1000. Mało tego, ten sterownik ma bardzo ciężkie zadanie. Powiem Wam, jakie miałem przemyślenia, bo potrzebowałem to wyjaśnić mojemu młodszemu koledze, który się nie zna na temacie. I użyłem takiego porównania, że sterownik do wtrysku pośredniego to jest żołnierz piechoty. Taki dobrze wyposażony. Ale sterownik do wtrysku bezpośredniego to jest super komandos w stylu John'ego Rambo. I teraz wy oprogramowanie, znaczy wy montażyści, tak? Ci co regulujecie ten system, wy nie wiecie, gdzie ten Johnny Rambo wyląduje, bo on raz go możemy zrzucić gdzieś w rejonie Antarktydy, a innym razem w Puszczy Amazońskiej. I teraz oprogramowanie, jakie dostaliście, to jest nic innego jak ekwipunek, wyposażenie i wyszkolenie tego John'ego, żeby sobie poradził. Jak ty John'ego założysz do takiej kupry 350-konnej, no to ty masz wszelkie narzędzia, żeby to dostroić. Bardzo dużo, na pewno. I poprawcie mnie, jeśli się mylę, bo taką sobie mądrą gadkę ułożyłem, ale to chyba przemawia i wyjaśnia, dlaczego te systemy są droższe. W prostych słowach. Dobre czy niedobre? A nie, no oczywiście. Wszystko, co dobre, musi kosztować. Ale żeby to było dobre, to słuchajcie, musimy tu pozdrowić tych naszych kumpli z DBR-u. Tak, pozdrawiamy. Bo to jest wielka robota, jaką oni wkładają. Mało tego, że oni ją wkładają, to jeszcze nasze warsztaty autoryzowane, czyli na przykład ty, też walnie przyczyniasz się do rozwoju tych naszych instalacji. I to jest sekret, dlaczego KME jest w tym miejscu. I co tu jeszcze możemy tym naszym klientom wyjaśnić? Możemy Was serdecznie zaprosić tutaj do Ani i Erwina, bo to jest następny przykład ludzi z pasją, z którymi my chcemy współpracować i z wzajemnością. Zapraszamy. Zapraszamy. To co, jeszcze o miodzie? Dwa słowa? Aniu, powiedz, co twój tata, bo to Erwin zaczynał w zasadzie pracując u swojego taty. Z tatą zaczynał. Tak. Razem pracowali. No, tato poszedł na emeryturę i stwierdził, żeby się nie nudzić i żebyśmy mu nie zawracali głowy i nie ściągali go tutaj co drugi dzień. No,
założył sobie małą pasiekę, ma 10 uli koło domu i kręci miód. I kręci zobaczcie, miód. Jak można z jednej... Znaczy, to jest człowiek, przykład, który no, nie usiedzi spokojnie. A nie, tak? nie. Absolutnie. Prawda. I to jest taka nasza wada, ale na szczęście mamy super żony, które to akceptują. Dokładnie. Bo nie jesteś jedyną, także pozdrowienia dla żon. Pozdrowienia dla żon. Pozdrowienia dla widzów naszego kanału. Zapraszamy Was do subskrybowania, do dołączania do grupy KME. I co? Żegnamy się tradycyjnym na gazie. Na gazie. Cześć. Hej. Cześć.